Hej, hej, witajcie! Z tej strony Rok, moi drodzy. Dzisiaj znajdujemy się na mapie Lipinki. Macie do niej link w opisie, żeby nie było pytań, na jakiej mapie jestem. I dziś wam pokażę dosyć ciekawą modyfikację. Właściwie dosłownie trzy modyfikacje dzisiaj będą, także to po prostu no mega są rzeczy, także już wam pokazuję, o co chodzi. Będą dzisiaj pojazdy. Jak widziałem tutaj Chevrolet, Can-Am i Forda. Zacznijmy może, bym powiedział, od takiej rzeczy, to nie najmniej ciekawej, czyli zacznijmy od tego właśnie, od tego Can-Ama. Tutaj możemy mu, co możemy zmienić? Mocy mu możemy mieć więcej, tak? I tyle. Także weźmiemy go, kupimy. Zaraz, właściwie wiecie co? Może przejdziemy do tego. Kupimy sobie zielony kolor. Mamy wersję silnika stuningowaną, zwykłą damę stuningowaną. Kupimy go oczywiście. I oczywiście na koniec dopiero najlepsza rzecz, czyli Ford. Ja wam pokazuję, jak możemy go stuningować, bo to jest po prostu no tyle samo możliwości w nim. Jedynie czego mi brakuje, to jest po prostu, żeby tutaj jeszcze miał z przodu jakąś tam powiedzmy hydraulikę czy coś i żeby można było pług podpiąć. Jakby ktoś zrobił tą modyfikację, żeby właśnie jeszcze miał opcję podczepiania pługu z przodu, to by było naprawdę mega. Wyobraźcie sobie, poszkodowało potem jakieś takie niby odświeżanie i tak dalej, jakąś mapę właśnie z śniegiem i tak dalej. Jak to by mogło przyjemnie, fajnie wyglądać. Dobra, także wam pokażę teraz mniej więcej, co tutaj możemy zrobić. On generalnie, jak widzicie, tutaj ma na pewno taką niską podwoziówkę, właśnie specjalną na pick-upy, taką wyższą podczepianą, także może robić to pojazd. Jak widzicie, mocy też no mało nie ma. Niestety nie wiem, ale jak ja to przełączam, to tak jest delikatnie, jak widzicie, semi lagi. Nie wiem, czy to jest podane, czy to są modyfikacje, że po prostu coś może jest nie tak, czy jak. No nic, mamy jeszcze również opony z felgami. Zobaczcie. Nie wiem, niektórym to się pewnie podoba, niektórym nie. Ja szczerze powiedziawszy, mi to całkiem jest fajne, gdyby może nie tak, że jest aż tak to mocno do środka wepchane. Plus tutaj zmienić tą felgę delikatnie na inną. Przy kolorze czarnym to już naprawdę pięknie wygląda. Jak ktoś lubi tego typu pojazdy, no to... Czekaj, czy my możemy wywalić w ogóle ten cały tył? No dobra, musi być tak. Możemy również jakieś tam jeszcze inne koła dać. O, mam jakieś takie z kolcami. Z tyłu podwójne. Tak jak sami widzicie. No mamy sporo opcji. Weźmy może sobie tego. Tutaj zakupimy go. I lecimy. Czekajcie, wyłączymy mapę. Do każdej modyfikacji link będziecie mieli w opisie, żeby nie było pytań. Także tam możecie sobie wejść i potem pobrać. Klakson, no... Szacun, moi drodzy, to taki klakson. Światełka działają, syony. W środku fajnie to jest właśnie takie przytłumione. I możemy sobie dalej jechać, nie? No powiem tak, zaspys mega szybko zahamował mi. Chociaż z tym rozpędzaniem, no to sami zauważcie. Rozpędza realnie w każdym razie. Nie jest powiedzmy, że tak wiecie od razu jakaś tam wielka prędkość, tylko z tym hamowaniem, no to troszkę za szybko. No nic, o nie, moi drodzy, słyszeliście ten dźwięk. No dobra, to już, skoro słyszeliście, to przejdziemy. Sami słyszycie, dźwięk jest troszkę za głośny, więc troszeczkę najpierw powiem o nim. A zaraz sobie przetestujemy, pojeździmy chwilę. Ten dźwięk na pewno można sobie przyciszyć. Możecie to zrobić sobie sami, zedytować to w plikach, ewentualnie w trakcie gry. Tak jak ja zrobię to w tym momencie, damy sobie to powiedzmy na 10%, aby mnie tam jednak na ekranie było coś tam słychać. A z kolei w środku jest to fajnie przytłumione. Ale zaraz na chwilę wrócimy z tym dźwiękiem. Po prostu wam pokażę, jak on właśnie jeździ przy tych no, głośniejszych dźwiękach i na chwilę będę cicho siedział. Tak jak mamy zwykłe światełka standardowe. Klakson oczywiście znowu ten fajny. Niestety do auta nie może wsiąść druga osoba. A szkoda. Fajnie było, gdyby właśnie była taka opcja. 160 na godzinę max i on tam chyba 800 koni. Udaliśmy prawie czas 850 nawet. Dobra, ja daję głośniejszy troszeczkę dźwięk. Nie wiem, 20%. I chwilę sobie pojeździmy. Dobra, startujemy od tego miejsca.
wy to słyszycie, moi drodzy. A w środku jest fajnie. To nie, mi się to mega podoba. Troszeczkę mnie jednak te dźwięki przyciszył. Ale sami powiedzcie, czy to nie jest piękne? Tutaj to nie wiem, co się przez chwilę stało. No, po prostu piękna modyfikacja. I możecie się bawić, a bawić tym. I ostatnią rzeczą to jest właśnie nasz ten cały Fording. Klakson oczywiście znowu ten sam. Niektórym to się pewnie podoba, niektórym nie. Zdania są pewnie jak zwykle podzielone. Mamy światełka, które no, mi się osobiście nie do końca podobają, bo no, nie są za dobrze zrobione. Trzeba by tu wymienić z jakiegoś ciągnika, na przykład podmienić czy coś, ewentualnie z jakiejś innej modyfikacji. Bo jak sami widzicie, są te krawędzie całe. A, no dobra, z gastuną. Zobaczcie, no nie fajnie to wygląda, nie? Ale wiecie, wszystko jeszcze jest na pewno do poprawek. I co fajniejsze, to tym samochodem możemy sobie, no jakby to powiedzieć, jeździć po innych samochodach nawet. Ma tyle mocy, że... Czekajcie, może z tyłu to zły pomysł, bo jest troszkę za wysoki. Ale po masce przejdziemy z boku. Da radę czy nie? Czy musiały długie opony? Wcześniej miałem na terenowych i jakoś dawał rady. No z tym jest jakiś problem, no. Czekajcie, może mu zaraz wymienimy na jakieś inne opony. Dobra, jest na tych. Czy on może na tych zostać? Dobra, to ostatnio może na tych i tego kupimy w takim razie. Dobra, teraz teleportujemy. O, my byliśmy tam. I spróbujemy po tych. Znaczy tymi, Boże. Co ja już tutaj gadam. Ale mnie zarzuciło to odbijanie kierownicy jeszcze. Czemu mi nie chce wjechać? Wcześniej jeździłem i było ok, moi drodzy. No nie wiem, musicie mi wiedzieć, że tak było. Nie wiem, co się stało z tym. No może kurczę jakoś na inną powierzchnię. No nie wiem, ten farming to wiecie. Różnie działa. Albo przy jakiejś prędkości może musimy wybić, no to... Ale generalnie no... Modyfikacje są naprawdę fajne, fajne, jak ktoś lubi sobie samochodami pojeździć. Także polecam jak najbardziej. Mnie tam się one podobają. O... Dobra. Ich nie staranujemy niestety. O, ale widzicie? Teraz sobie wiedziałem po tym. Coś tam musiałoby z tym modelem nie tak na tej drodze. Nie mów się, że się zawiesiliśmy. No nic. Ogólnie co też wspomnę, są te modele, bo jesteście ciekawi. Jestem zadowolony z nich jak najbardziej. Są naprawdę fajne. Aczkolwiek ktoś mi wywalił to paliwo całe. Niektórym to się pewnie podoba, niektórym nie. Mogę też wydać jako opcję w tej konfiguracji całej. No i możemy bokiem praktycznie przejeździć. Nie wiem, czy po prostu on jest za lekki, czy jak. Dobra, ale wstaję. Tutaj teraz widzicie, jak to się wszystko wygniata. Jak należy. Jedzie. Przed siebie. Troszkę mógłbym jednak szybciej przyspieszać. Niby tam przyspiesza, ale... To przyspieszanie całkiem długo trwa. Dobrze, moi drodzy, ja będę się powoli z wami żegnał. Jak wam się spodobają modyfikacje, to linki macie w opisie. A tymczasem będę z wami żegnał. Piszcie, jakie byście chcieli modyfikacje zobaczyć w kolejnym odcinku. I cześć, trzymajcie się!